To będzie wyjątkowe spotkanie i to pod wieloma względami. Wielkie piłkarskie święto po raz kolejny na Stadionie Śląskim. Najbardziej spektakularnie zapowiada się Frekwencja na naszym gigancie, bo na meczu Ekstraklasy w historii spotkań w XXI wieku tylu kibiców jeszcze nie było. Paweł Jędrusik. Tylko w piątek do południa na mecz Ruch Chorzów Widzew w Łódź sprzedano ponad 47 tysięcy biletów. A to nie wszystko, bo bilety są jeszcze w sprzedaży, a dostępnych jest około 50 tysięcy miejsc. Niewiele spotkań w polskiej piłce ligowej cieszy się aż taką popularnością. Sam rekord Ekstraklasy mówi za siebie, przemawia za siebie i to, że będzie przeszło dużo, ponad 40 tysięcy, no to myślę, mało kto w Ekstraklasie ma okazję wystąpić w takim spotkaniu. Choć to zmagania ekstraklasowe, to będzie to mecz przyjaźni kibiców Ruchu Chorzów z Widzewem Łódź i będzie szczególny nie tylko z powodu Frekwencji. Mecz został zaplanowany dokładnie w dniu urodzin Ruchu Chorzów. Będzie to 104. rocznica powstania naszego klubu, więc też myślę, że to też fajny moment, żeby te urodziny Ruchu właśnie uczcić w ten sposób, czyli obecnością na takim meczu, który na pewno przejdzie do historii. Mecz Ruchu z Widzewem rozpocznie się w sobotę o godzinie 17:30. Stadion Śląski jest już przygotowany na to spotkanie. Kończymy branding szatni, branding tunelu, tak żeby piłkarze obu ekip czuli się u nas jak u siebie w domu. Dla Ruchu to kolejny mecz w walce o utrzymanie w lidze, choć wszystko wskazuje na to, że szanse na pozostanie w Ekstraklasie są już tylko iluzoryczne.